Wiem, co to już jest. Słuchajcie. Już wiem, co to jest. To jest larwa poczwarka. Może stadium przejściowe biedronki. Ale jakiej biedronki? Chyba. Chyba, bo nie wiem, co to jest. Słuchajcie, to jest skorupa została, tak? Włoka. A to zobaczcie. Coś takiego. Z tego wychodzi. To wychodzi ze środka. To nie jest biedronka. Ale coś dziwnego w ogóle. Coś takiego wychodzi z tego, z tej powłoki. Dziwactwo takie. A dlaczego mówię, że to wychodzi? Bo zobaczcie. Zobaczcie tutaj. To jest stadium tego owada. O. Tam już puste pancerze są. A teraz patrzcie tu. Tu już wyszło z tego pancerza. Z tej powłoki. Zobaczcie, ile tego jest. Tu właśnie już się przekształca. Zobaczcie, ile tego jest. Albo się mylę. Nie wiem, co to jest, szczerze. Może odwrotnie. Ale właśnie to chyba wychodzi na to, że część wychodzi z tych pancerzy. Właśnie z tych pancerzy wychodzi, z tych. O. Ten owad wychodzi z tego. Z tego pancerza.
ale część wychodzi z tego, a część w ogóle zostaje, zobaczcie, tutaj. Tak jakby wychodziły z tych powłok. To może dwa rodzaje są, dwa gatunki, nie wiem, o co tu chodzi. Żeńskie, męskie? Nie wiem. O, tutaj już jest na przykład sam pancerz. Tylko ten, o, widzicie, ten taki właśnie skorupa sama. A tutaj, tam jest cały. A tu, zobaczcie, to już jest uschnięte. I to już jest obumarły owad. Nie wiem. Tu jest pancerz, tak jak mówiłem. Wiszący, o. Tu jest cały. Jeszcze owad. A tu macie wiszące pancerze tych kolcowatych. O. No. Nie wiem, co tu się dzieje, co to jest w ogóle. Skąd to jest? To jakby dwa rodzaje poczwarek było przecież. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Słuchajcie. Tu mamy typowy przykład. Jeden taki owad. A to w pancerzach taki jeszcze. A te to zupełnie inne są już. A jest to masakra, nie wiem co to jest. Wierzcie mi, jest tego dużo i nie wiem co to w ogóle jest.